Cześć, Nazywam się Robert Kryniewicz. Jestem inżynierem systemowym i troszeczkę też devopsem w Komarchu. Zajmuję się administracją systemami wewnętrznymi i wdrożeniem i administracją systemu Komarch OSS, a także w ostatnim czasie jestem współtwórcą procesu continuous integration continuous delivery dla sektora telko. W Komarchu zaczynałem jako stażysta w 2016 roku na profilu inżynier systemowy. Dzisiejszym tematem podcastu jest droga przez automatyzację. Postaram się powiedzieć trochę o tym, jaka automatyzacja przebiegała w naszym dziale, jak się to zmieniło, jakie, jakich narzędzi używaliśmy kiedyś i jakich używamy teraz, na co się przestawiamy, a także powiem, czy przybliżę, jak te narzędzia do automatyzacji pomogły nam w monitoringu środowisk lokalnych czy systemów lokalnych, jak i aplikacji, którą administruję i wdrażam. Automatyzacja jest to pojęcie nam informatykom bardzo bliskie ze względu na to, że ten proces ma ograniczyć lub zastąpić ingerencję ludzką i Pracę fizyczną lub umysłową ludzi na rzecz maszyn, które działają samoczynnie według pewnych schematów i na ogół są dużo szybsze niż ludzie. Można się zastanawiać, czy w informatyce jest ta automatyzacja potrzebna, no bo przecież wiele czynności, w tym instalacja dodatkowych pakietów czy kwestie konfiguracyjne Linuxa, można wykonać ręcznie. No wszystko w porządku byłoby, tylko problem polega na tym, że wraz ze wzrostem tych czynności prace te stają się bardzo absorbujące, a jednocześnie dla samego administratora są to dość nudne i mało rozwojowe w pracy. Wiele z nas w pracy chce się rozwijać, a nie powielać wciąż te same rzeczy. Stąd automatyzacja jest tutaj bardzo wskazana i bardzo uprzyjemnia pracę. Styk z automatyzacją miałem już na samym stażu, choć nie byłem wtedy tego świadom, że moja kariera, że sam też tak bardzo to polubię. Zaczęło się to na stażu, kiedy naszym pierwszym tematem było stworzenie skryptu do tworzenia kopii zapasowych baz danych Oracla. Mogłoby się wydawać, że to jest dość prosty skrypt, jednak ze względu na złożoność naszego systemu miał być on możliwie intuicyjny i możliwie zwinny, tak żeby można było go, z niego korzystać w wielu sytuacjach i żeby obywał się bez naszych ingerencji. Było też to bardzo dobre doświadczenie na stażu, ponieważ mogliśmy się zapoznać jak działa nasz system, jak nim administrować, znaleźliśmy zależności, które Dzieją się w środku temu, tego systemu i to była bardzo mądra lekcja w jaki sposób, czy, czy jak też mo mogliśmy się nauczyć samego, samej administracji Linuxem. Sam skrypt był dość ciężki ze względu na złożoność problemu, czy ilość kopii, które miał obsługiwać. W początkowej fazie robiliśmy wszystko jak najprościej. Chcieliśmy stworzyć dość prosty i łatwy skrypt, a stąd też skorzystaliśmy z opcji, jaką oferuje Linux, czy z narzędzia, które oferuje Linux, jakim jest tab. Żeby wyzwalać dane kopie zapasowe, żeby się to działo bez naszego udziału i najczęściej w nocy, więc nigdy nasz by nie chciał przychodzić w nocy, żeby tworzyć kopie zapasowe. Stąd automatyzacja w Krątabie nam pomogła. Jednak wraz ze wzrostem ilości środowisk i chęcią sprawdzania tych środowisk i monitorowania stanu kopii zapasowych, czy się udały, czy nie, czy jeszcze trwają, sprawdzenia, czy nie za dużo kopii zapasowych odpala się w jednym czasie, żeby nie przeciążyć serwera bazy danych, jak i serwera backupów. Stwierdziliśmy, że musimy zmienić narzędzie. Po sprawdzeniu czy po porównaniu narzędzi najlepszym okazał się Jenkins. Dzięki niemu mogliśmy sprawdzać aktualny stan zarządzać kolejką, ilością aktualnie działających czy, czy wykonujących się kopii zapasowych i to nam bardzo uprzyjemniło pracę. Dzięki temu też mieliśmy możliwość sprawdzenia, ile jest aktualnie tworzących się kopii, ile jest odłożonych backupów. Mogliśmy w bardzo prosty sposób za zarządzać też uprawnieniami, by było to bardzo fajne i intuicyjne i praktycznie rzecz biorąc od tego się zaczęła nasza czy, czy naszego działu przygoda z automatyzacją, ze względu na to, że po jakimś czasie same upgrade'y tych środowisk czy inne bardzo często powtarzalne przez nas rzeczy przenosiliśmy do Jenkinsa tak, żeby zadania, które były nużące, które były bardzo często powtarzalne, żeby je odpalać za pomocą jednego kliknięcia myszą. Było to dla nas o tyle fajne, bo nie zajmowało to nam czasu i mogliśmy się zająć ciekawszymi rzeczami niż jak odpalaniem tych samych skryptów, powielaniem tych samych schematów. Każdy z nas woli coś tworzyć niż jak powielać rzeczy, które się cały czas robi te same. Wraz ze wzrostem też liczby środowisk, coraz większym wyzwaniem było zarządzanie serwerami wirtualnymi czy, czy też samymi serwerami manualnie. Instalacja dodatkowego pakietu wiązała się z tym, że musieliśmy się zalogować na każdą z kilkudziesięciu maszyn wirtualnych, sprawdzić, uaktualnić, sprawdzić kompatybilność i to było dla nas bardzo nieprzyjemne, bardzo toporne, bardzo mę męczące i też nużące, bardzo powtarzalne. Z pomocą przyszedł nam Ansible, kiedy przechodziłem na staż nie był dość upowszechniony. W tej chwili jest to narzędzie jedno z, z najbardziej popularnych, które ma bardzo dużą społeczność fanów. Odkąd w 2015 roku przejął Ansible Red Hat bardzo dużo czasu i sił włożył w to narzędzie, dzięki czemu aktualnie odbywają się konwencje na temat Ansible, gdzie możemy sobie posłuchać na temat tego, Jaki oczywiście sam Red Hat wydał do tego bardzo przyjemne i przyjazne GUI w wersji płatnej, nazywa się Ansible Tower, a w wersji darmowej AWX. I z tego właśnie AWX zaczęliśmy niedawno korzystać w naszym sektorze, ze względu na prostą możliwość zarządzania wieloma serwerami. Sam osobiście się przekonałem, że to narzędzie jest bardzo wygodne, bardzo proste i bardzo uprzyjemnia praca. Powiem o tym za chwilę. Przejdę teraz do części, gdzie powiem o monitoringu środowisk wewnętrznych. Wymagało to od nas. Bardzo dużo sił, żeby monitorować te wszystkie środowiska. Było ich bardzo dużo. Trzeba było sprawdzać, czy czasem ramu nie brakuje, czy dysk się nie zapycha, czy, czy wystarczająca jest ilość procesów. I wraz z tym wymagało to od nas kolejnej pracy, żebyśmy sprawdzali, żebyśmy nie czekali też, aż e samo wyjdzie, kiedy system przestanie działać. Chcieliśmy wiedzieć przed tym, żeby zareagować w czas. A nie dopiero jak coś się stanie. Więc na stażu mieliśmy możliwość zainstalowania oprogramowania do monitoringu, które się nazywa Icinga 2. Zainstalowaliśmy to oprogramowanie ze względu na to, że mieliśmy już w nim do doświadczenie. Nasz kierownik instalował to, ten tool do monitoringu u jednego z niemieckich klientów, więc poszliśmy za ciosem i zainstalowaliśmy to narzędzie lokalnie. Służyło nam około 2-3 lat. Jednakże zaczęło być dla nas troszeczkę męczące ze względu na nieprzyjemną konfigurację. Jako, że jesteśmy osobami leniwymi, lubiliśmy mieć do wszystkiego przyjazne GUI. Niestety, Icinga jest konfigurowalna przez linię w plikach konfiguracyjnych, co jest oczywiście zgodne z czy, czy, czy bardzo zgodne z przyjętym standardem Infrastructure as a Code, jednak ze względu na Toporność i, i brak takiego przyjaznego GUI, które pozwalało w prosty sposób tą konfiguracją zarządzać, Zdecydowaliśmy się na zmianę oprogramowania do monitoringu. Wybór padł na Zabixa ze względu na dużo większe community, na dużo większą społeczność fanów, dużo większą ilość automatycznych tuli, więc zaczęliśmy sprawdzać. Oczywiście po zainstalowaniu tego narzędzia, co zajęło parę godzinek dosłownie, wyzwaniem było instalacja samego Zabbixa na większej ilości maszyn. No oczywiście można było to zrobić za pomocą tego, żeby zainstalować, wbić się na każdą maszynę przez SSH, żeby tam odpalić komendy, przeklepać konfigurację, jednak oczywiście nikt nie lubi z nas robić rzeczy powtarzalnych i to w dużej ilości. I tutaj przyszedł z pomocną ręką Ansible, po którym go pokochałem. Wystarczyło ściągnąć skrypty, które były gotowe do Ansible'a, stworzone przez społeczność, gotowe, dostępne na publicznym repozytorium, podać zmienne i Ansible wszystko zrobił za nas. Sama przesiadka z jednego tula na drugiego zajęła dosłownie dwa dni wraz z konfiguracją kilkudziesięciu serwerów. To było bardzo proste i bardzo fajne doświadczenie. Podsumowując, Droga przez automatyzację w naszym dziale na początku była dość niemrawa i dość, dość ciężka, jednak z czasem wszyscy zauważyli potrzebę używania tego ze względu na prostotę, łatwość i oczywiście z lenistwa, bo powiedzmy sobie szczerze, dobry informatyk musi być leniwy, żeby zrobić coś, żeby działało dobrze, szybko i sprawnie.